Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani. Słowo dzisiejsze to jesteście braćmi. Ewangelia, którą rozważaliśmy podczas rekolekcji dla ewangelizatorów przystanku Jezus niedawno w Czaplinku. Gdyby ktoś chciał całą konferencję wysłuchać czy wszystkie siedem, to zapraszam do archiwum Radia Profeto, czy pobrania aplikacji Profeto i kliknięcia w podcasty. Natomiast oczywiście, modląc się tym słowem, wróciłem do Czaplinka i do tego, o czym mówiliśmy w pierwszej konferencji zatytułowanej Jesteśmy braćmi, a mianowicie to, że Jezus braci i siostry, trzeba dzisiaj powiedzieć, zestawia w kontrze do faryzeuszów i uczonych w piśmie. Albo jesteś bratem, siostrą, albo jesteś uczonym w piśmie, uczoną w piśmie, faryzeuszem. Zawsze to nigdy nie idzie w parze i zawsze się to wyklucza, szczególnie u Mateusza. Kiedy Jezus mówi, wszyscy jesteście braćmi, to mówi, nie bądźcie tacy jak faryzeusze i uczeni w piśmie. Bardzo prosto i bardzo krótko. My mamy takie tendencje, Polacy, że potrafimy być dla siebie bardzo nieprzyjemni, bardzo niedobrzy. Pamiętam taką panią, poszedłem kiedyś głosząc rekolekcję w jednej z parafii w Nowym Jorku. Poszedłem pobiegać do parku i na ławeczce siedziała taka starsza pani, mówiła mi, że ma 98 lat. Zaczepiła mnie, mówi, przepraszam, ksiądz Olszewski, ksiądz Olszewski, a czy mogę z księdzem porozmawiać? Mówię, jak najbardziej. Usiadłem na ławeczce obok tej pani i ta pani mówi, proszę księdza, muszę księdzu taką smutną rzecz powiedzieć, że najlepsze, co mnie od Polaków przez te 50 lat życia, czy 60 lat życia tutaj w Ameryce spotkało, to, że mi nie zaszkodzili, ale żeby pomóc, to mi nikt nie pomógł. I zaczęła mi całą opowieść taką niefajną o tym, jak sobie Polacy potrafili szkodzić, czy jak sobie potrafią szkodzić. Mamy jakiś taki gen autodestrukcji. I Pan Jezus dzisiaj to w Ewangelii bardzo piętnuje. Albo będziesz bratem, siostrą dla drugiego człowieka, albo będziesz faryzeuszem, albo będziesz jak faryzeusz czy uczony w piśmie. Wybór, dość prosty wybór, który Bóg kładzie dzisiaj przed nami. Albo, albo. Niech nas strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i zapraszam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj o 20 już publikujemy na naszym kanale YouTube na fali słowa, czyli wstępniak niedzielny, czyli przygotowanie do niedzielnej medytacji. Zapraszam Was bardzo serdecznie.